Bardzo mnie cieszy, że w filmie Kong Wyspa Czaszki postanowiono odejść od fabuły, którą znaliśmy z filmów z 1933, 1976 i 2005 roku i dali nam coś zupełnie nowego. No bo ile razy można w końcu oglądać ten sam film? A skoro potworne filmy, to zdradzam fabułę od A do Z. No i okazuje się, że akcja dzieje się w roku 73. John Goodman w roli szefa firmy Monarch idzie do jednego z sekretarzy i mówi: słuchaj, tam jest jakaś wyspa, możemy tam coś zobaczyć, jakieś minerały, może ropa i w ogóle i w szczególe. Więc biorą dzieciaków, biorą wojsko, które, bo wtedy się akurat skończyła wojna w Wietnamie, na ostatnią misję i tam śmigają na tę wyspę. Cała jest fajnie otoczona burzą, sztormem, jak zwał, tak zwał. Lecą, no i okazuje się, że próbują zrobić swoje, ale jednak pojawia się Kong, pojawiają się różnego rodzaju inne stworasy. No i rzeczywiście jest zadyma niemiłosierna. Kong rozwala tam mnóstwo tych helikopterów, ludzie giną, inni tam gdzieś przeżywają. Postanawiają się gdzieś tam zgrupować i smyknąć, bo za 3 dni będą helikoptery, które nas zabiorą, a jak nas nie zabiorą, jak nas tam nie będzie, no to jest lipa. No i rzeczywiście próbują coś wymyśleć. Mamy przewodnika, mamy kogo tam jeszcze, panią dziennikarz, mamy kilku naukowców. W międzyczasie dowiadujemy się, że w trakcie II wojny światowej dwóch żołnierzy tam się rozbiło swoimi samolotami i żyją do tej pory, czyli to jest no, 28-29 lat od, pamiętaj, to jest 73 rok, no i dołączają się, poznają różnego rodzaju inne potworasy, poznają ludzi, którzy tam mieszkają. Summa summarum postanawiają zabić Samuel L. Jackson, czyli szef, dowódca, postanawia zabić Konga, bo on rzeczywiście zabił moich ludzi, no ale okazuje się, że na tej wyspie jest jeszcze coś bardziej wrednego niż Kong. Tak, jak najbardziej Kong się z tym rozprawia z nimi, a tym, którzy przeżyli, udaje się uciec i wrócić do Nowego Jorku, do świata, do życia. Koniec, kropka. Ja wiem, że fabułę, którą teraz tylko nakreśliłem, nie opowiedziałem bardzo dokładnie, ale tak naprawdę, jeżeli chcesz poznać fabułę, to najlepiej obejrzeć film. Bo według mnie jest to dobrze zrobione kino. Jest to druga część Monsterverse. Pierwszą była Godzilla z 2014 roku. I tutaj też jest zagwozdka. W tym filmie dostajemy Konga, który jest największy z dotychczasowych Kongów, jaki tam się pojawił. I zresztą stwierdzają, no nie, spokojnie, on jest dopiero nastolatkiem, on rośnie. Czemu? Ponieważ już w planach był film Kong kontra Godzilla, no a Godzilla to był kawał, to jest kawał potworasa. No i gdyby ten Kong był taki sam jak w filmie z 76 roku, czy w filmie Petera Jacksona sprzed kilku lat, no to nie miały podejścia do Godzilli, a wiadomo, że to za kilka lat musiało się zmienić. Pamiętaj, to jest 73 rok, a tamten film będzie się działo współcześnie, czyli powiedzmy 50 lat później Kong będzie jeszcze miał czas, żeby urosnąć. Zacznę może od obsady, która jest niesamowita, bo no oprócz tego, że mamy Lokiego, Nicka Fury, a także Captain Marvel, czyli wiadomo, jest Tom Hiddleston, jest Samuel L. Jackson, a także Brie Larson, świetnie, naprawdę świetnie się w tej roli z tym. John C. Reilly w roli pilota, który tam w trakcie II wojny światowej zabłądził, no nie zabłądził, rozbił się swoim samolotem. Ogólnie wszystko się bardzo dobrze ogląda, fajnie się to rzeczywiście wszystko zazębia. Nawet John Goodman, który tak naprawdę dla mnie zawsze pozostanie Fredem Flintstonem, mimo że uwielbiam go w filmach braci Coen, no to rzeczywiście tutaj pokazali wszyscy klasy, więc zgadza mi się tutaj wszystko co do joty, więc nie będę tutaj na żaden temat polimeryzował, jakby powiedział Piotr Bałtroczyk. Mimo że kilku innych aktorów również było podłączonych do filmu, Michael Keaton, a także J.K. Simmons mieli w tym filmie wziąć udział, mieli wystąpić, ale się okazało w pewnym momencie, że okej, skoro już tam mamy jakieś kontrakty, gdzieś jesteśmy umówieni, ale czas niestety nie zgadza się i kiedy przeciągały się prace nad tym filmem, oni powiedzieli: no dziękuję bardzo, czas nas goni, my robimy inne projekty, musimy się zawinąć. Również był w pewnym momencie podłączony Russell Crowe, ale się okazało, że akurat tutaj się coś więcej nie zgadzało, więc można się domyślić, że albo włoska firma Mamon na kasu, czyli szmal, albo jakiś tam innego rodzaju, no co to dużo mówić, wynikły sprawy. Nie wnikałem tak naprawdę w tym, co się działo. Tym razem do roli Konga nie powrócił oczywiście w technologii motion capture Andy Serkis. Toby Cobell wystąpił jako King Kong. I no, taka jest jedna scena, kiedy tam Kong pokonuje jakąś ośmiornicę i potem ją zaczyna zjadać, żeby to wyglądało nie tyle widowiskowo, co realistycznie. Toby zaczął wcinać też tam jakieś liany, jakieś kawałki
cukierków czy czegoś, żeby to po prostu ten ruch sam był, bo to wiadomo, że technologia motion capture, no to są kropki, tam jest mnóstwo wszelkich rodzajów informacji komputer zbiera, no i na tyle to wyglądało rzeczywiście przekonująco, że ja jak najbardziej kupuję ten film, bo wizualnie mi się on bardzo podobał. Wiele rzeczy w tym filmie się zgadza. Ciężko byłoby się do czegokolwiek to naprawdę przyczepić, bo no co tu dużo mówić, ten film sprawił, że Monsterverse się rozrósł, że ruszyło się. Wcześniej to tak troszeczkę przy okazji Toma Cruise'a się zatrzymało jednego z filmów, no ale w tym momencie jak najbardziej filmy powstają, są już kolejne. Dobrze wiemy, że Godzilla kontra Kong powstał i 3 dni temu zaczęto kręcić Godzilla kontra Kong 2, więc kiedy już powstanie ten film, kiedy już będzie w kinach, również będzie omówiony w tym cyklu. I co mi się podoba w tym filmie, to jest jak Alfreda Hitchcocka, że zaczynamy z wysokiego C, a potem jest jeszcze trzęsienie ziemi i jeszcze jest lepiej. Tak, rzeczywiście tu jest dobrze, fajna jest arytmia, bo nie mamy cały czas akcja, akcja, akcja. Nie, spokojnie. Daje nam reżyser odpocząć chwileczkę, mimo że też możliwe, można powiedzieć, nie był pierwszym wyborem, bo kiedy już studio stwierdziło, ok, no to my robimy kolejnego Konga, to Peter Jackson, czyli reżyser poprzedniej części, rekomendował Guillermo del Toro. Panowie się bardzo często mieniają. Dość powiedzieć, że Hobbita na początku miał reżyserować Guillermo del Toro, rozwijał projekt przez jakiś tam czas, przez kilka lat, no ale kiedy wytwórnia się obijała, to on zrezygnował, no i został podłączony Peter Jackson. Więc panowie ze sobą współpracowali dosyć często, zresztą są podobni, mają podobne w pewnym sensie style, więc, ale nie, stwierdzono, ok, dziękuję bardzo, weźmiemy innego faceta, innego reżysera i jak najbardziej wyszło to na dobre. Ja wiem, że ten film ma niespełna 2 godziny czasu, ale pierwsza wersja, którą zmontowano, miała ponad 3,5 godziny. No ale wytwórnia stwierdziła, nie, to za długo, kto by na to poszedł oglądać? Ja bym bardzo chętnie poszedł, mimo że domyślam się, że są wydania Blu-ray czy DVD, gdzie te usunięte sceny można zobaczyć, ale stwierdzono, trzeba kilka rzeczy usunąć, trzeba kilka rzeczy wyciąć, sprawić, ażeby ten film miał fajniejsze tempo, żeby to rzeczywiście wszystko w miarę się dobrze rozgrywało, no jakoś tak rzeczywiście, żeby to miało swoje ręce i nogi. Jak już mówiłem wcześniej, fabuła jest inna niż tą, którą znaliśmy do tej pory, a jeżeli nie znasz tamtej fabuły oryginalnego Konga, to wstydź się, bo naprawdę już w 1933 roku został nakręcony pierwszy film o Kongu, w ogóle w opisie, a także w przypiętym komentarzu wrzucę link do książki o Kongu, możesz sobie sprawdzić, kupić, zobaczyć jak to wygląda, jaka jest fabuła. Powiem ci, że niemalże taka sama jak w Kongu z 1933, 1976 i 2005. Chyba zainspirowali się, można powiedzieć, Marvelem, albo jakiś taki pomysł był, że dostajemy sceny po napisach. Bo pierwsza scena tak naprawdę po napisach to jest bodajże 20, może mniej sekund po tym, jak się kończy film i dostajemy przygodę. Tak, nasz żołnierz po niemalże 30 latach wraca do swojej żony, wraca do swojego syna, którego nigdy nie widział i to jest taka w miarę fajna scena. Będziesz oglądać film, on tam akurat sobie siedzi, popija piwko, je hot doga i to mówił wcześniej. Ogląda sobie oczywiście mecz baseballa, to o czym przez cały czas w filmie mówi. A druga scena, no ona już jest na samym końcu, już jest po wszystkich napisach i no jest to wstęp do Monsterverse, bo nasz Loki, czyli Tom Hiddleston, nasz przewodnik, a także pani dziennikarka, czyli Brie Larson, Weaver, tak ta się nazywała. W ogóle jest to ukłon również w kierunku Sigourney Weaver, która wiele lat temu wstąpiła w takim fajnym filmie jak Goryle we mgle. I akurat reżyser stwierdził, proszę bardzo, dziękuję ci za to, bo rzeczywiście byłaś super, super świetna. I siedzą sobie w sali przesłuchań. Potem okazuje się, że wchodzą ci naukowcy, których oni znają z tejże wyprawy. Jest to firma Monarch. No i mówią, słuchajcie, Kong? Nie. Kong to jest tylko jedno ze stworzeń, jeden z potworów, który rzeczywiście rządzi ziemią, bo jest oczywiście teoria pustej ziemi. I mówi, słuchajcie, pokazują tam właśnie zdjęcia z innych miejsc, z innych jaskiń, wykopalisk i tak dalej, gdzie możemy zobaczyć Rodana, Motrę, King Ghidorah i przede wszystkim Godzillę. I na samym końcu oczywiście mamy ryk Godzilli, która jest oczywiście bezpośrednim nawiązaniem do tego, że za czas jakiś dostaniemy film King Kong kontra Godzilla. Jeżeli tego filmu jeszcze nie było ci znane, sprawdź sobie tutaj gdzieś, będzie karta do recenzji filmu King Kong kontra Godzilla, bo przed Kongiem dopiero co recenzowałem wszystkie 26 jak do tej pory filmów o Godzilli. Więc możesz sobie sprawdzić, zobaczyć jak to jest. Rzeczywiście niesamowite doznanie.
a tę, jak i pozostałe recenzje z cyklu Potworne filmy montował Lincoln. Zaraz sobie będzie gdzieś link do jego kanału, może sprawdzić, zobaczyć, jak to się, jak tam, co u niego słychać. A jeżeli kochasz takie recenzje, to proszę bardzo, daj suba, włącz dzwonek z opcją wszystko, będzie mi niezmiernie miło.